piątek 16 września przy przedszkolu gminnym w Ostroszowicach odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt w związku z zakończeniem projektu pod biało-czerwoną. Jest to zakończenie projektu pod biało-czerwoną, polegające na tym, że mieszkańcy naszej gminy, którzy zaangażowali się w proces zgłaszania miejsc, na terenie których można by było postawić maszt, na którym będzie wisiała biało-czerwona, właśnie dzisiaj znajduje swój koniec. Będzie to po raz pierwszy uroczyste wciągnięcie flagi na mast przy udziale Grupy Rekonstrukcji Historycznej Szpica. Całość, baczność. Podszedł flagowy do podniesienia flagi państwowej. Występ. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależała od aktywności mieszkańców. Aby wziąć udział w akcji, należało zebrać odpowiednią, opisaną w regulaminie liczbę głosów poparcia za pomocą serwisu internetowego. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu, umieszczonej na nim flagi, która dzisiaj będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu Ostroszowic, mogli oddawać wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online zakładał połączenie tradycji z nowoczesnością. Był jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii miało kluczowe znaczenie. Pod biało-czerwoną to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje poległych za wolność i niepodległość naszej ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym patronatem prezesa Rady Ministrów, opierała się o zapał i działania mieszkańców naszych małych ojczyzn. I tu składam wielkie podziękowania wszystkim mieszkańcom gminy, a w szczególności mieszkańcom Ostroszowic, a osobiście pani Annie Rosiak za jej osobiste zaangażowanie, propagowanie idei projektu. Celem projektu było także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad Armią Bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczanie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to, jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. Dzięki projektowi chcemy także budować wspólnotę i wzmacniać ideę samorządowego, zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Niech biało-czerwona dumnie przez cały rok powiewa w sercach mieszkańców naszej małej ojczyzny. Mam nadzieję, że projekt pod biało-czerwoną zachęci naszych mieszkańców do refleksji zarówno nad samym patriotyzmem, jak i przyszłością Polski. Thank you.